Szanowni Państwo, nie przedłużając ani chwili dłużej, czas zaprosić na parkiet parę z numerem pierwszym. Do tej pory znany był w Krakowie jako wybitny wokalista. Dzisiejszej nocy porzucił jednak mikrofon i wprost z piwnicy pod baranami przybył na nasz parkiet Dance With Me. Czy jego taneczny występ u boku trenerki Agnieszki wypadnie dziś śpiewająco? Zobaczcie sami. Agnieszka jest fantastyczną kobietą, przepiękną. Okazało się, że jest to bardzo pilny uczeń. Ciepłą, wrażliwą. Każda próba była dla niego wyzwaniem, ale on stawiał temu czoła. W każdy trening wnosiła bardzo dużo dobrej energii. Wesoły, uśmiechnięty, pracowity. Przybywać z nią i czerpać te pozytywne emocje, to była taka przyjemność. Pokazywał mi, że dla niego nie ma żadnych przeszkód. Naprawdę ja stałem się, mam wrażenie, dużo spokojniejszym człowiekiem. I on jest w stanie zatańczyć wszystko. Najtrudniejszym elementem współpracy było przebrnięcie przez podstawowe kroki Charlestona, ponieważ one są bardzo rytmiczne, nieco trudne. Musiałem wyjść poza taką strefę komfortu. Poświęciliśmy na to kilka dobrych prób. Budowanie tej strefy takiej intymności w tym tańcu, bo to mężczyźni mogą mieć z tym problem, ale chyba się udało. Najmilej będę wspominać uśmiech Arka, ponieważ zawsze towarzyszył nam podczas każdej próby. Program pojawił się w bardzo ważnym momencie mojego życia, bo myślę, że gdyby nie ta propozycja, to z pewnością nie mieszkałbym już w Krakowie. Ten projekt wniósł w moje życie bardzo dużo pozytywnych emocji, bo było to dla mnie bardzo miłym powrotem do przeszłości, do czasów szkoły baletowej. Oczywiście będzie mi brakowało wspólnego czasu tutaj na sali treningowej w Loftu Dance, wspaniałe miejsce. Będzie mi brakowało tych wspólnych momentów z Arkadiuszem, z panem reżyserem i z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tutaj przewinęli się przez cały okres trwania tego projektu. Po programie też mamy wspólne plany artystyczne, więc jest w tym ukryte drugie dno, nawet jeśli nie wygramy. Wybraliśmy miks tańców. Przede wszystkim zaczynamy od tańca klasycznego, czyli baletu. Będzie to pas de deux, trochę miłosne, ale tą historię dopiero będziecie mogli zobaczyć podczas występu. I tańczymy szalonego Charlestona. Jeśli nam się uda wygrać, to przekażemy środki dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, a dlatego, że od kilku lat staram się przez swoje działania artystyczne wspierać działalność tej instytucji. Przed Państwem, jedyny w swoim rodzaju, najwspanialszy wokalista w Krakowie, czyli Arkadiusz Obrus w postawach. Oraz nieziemsko piękna, utalentowana moja tancerka Agnieszka Hrakało-Chorawska. Za chwilę dla Państwa zatańczymy Charlestona z elementami baletu do muzyki Benny Goodman Sing Sing Sing. Zapraszamy! Hej!
Charlestona z elementami baletu zatańczy dla Państwa para z numerem pierwszym. Agnieszka Hrakało-Chorawska oraz Arkadiusz Obrzut-Postawa. Szanowni Państwo, jeszcze raz gorące brawa, Agnieszka i Arkadiusz. Kochani, zapraszam Was tutaj do mnie. Słuchajcie, pozwolicie, że pierwszą opinię tego wieczoru jednak przekażę Agnieszce. Powiedz mi, czy Arek spisał się śpiewająco w tym tańcu, czy było troszeczkę fałszów w tej choreografii? Wydaje mi się, że spisał się świetnie, pokazał się z najlepszej strony teraz. O wiele lepiej niż na próbach, po prostu jest genialny. Czyli dałeś z siebie wszystko. Tak, tym bardziej, że właśnie też byłem kontuzowany i tak mi Agnieszka właśnie wymordowała, że ta kontuzja się pojawiła, więc cieszę się, że po prostu gdzieś tam mogłem tą nogą już gdzieś tam ruszyć bardziej niż przed kontuzją. No. No to cieszymy się bardzo, że wracasz do zdrowia. Szanowni Państwo, to cóż, pragnę zapytać o głos może najpierw jurorkę Sylwię, ponieważ sporo było teatru tutaj, tak? Lata 20, a Sylwia jest przecież zawodowo związana z teatrem. Jak oceniasz występ pary z numerem pierwszym? Oczywiście zwróciłam uwagę oczywiście na mimikę twarzy, prawda? Od razu było widać, że sprawia to Wam mnóstwo radości. Byliście uśmiechnięci. Nie było trudności w tym, że jakieś tam nie myśleliście o tym, żeby zrobić jakiś krok. Wychodził on spontanicznie. Także nie było widać tego zastanawiania się, tylko no takie radość, szaleństwo w tym tańcu. Energię oczywiście, świetnie.
Dziękujemy serdecznie za tą pierwszą opinię, także pochlebną. Pozwolicie, że zapytam jeszcze o głos Wolodymira. Jeśli chodzi o stronę tańca, generalnie troszeczkę za długi był wstęp, prawda? Natomiast druga część bardzo mi się podobała, była bardzo dobrze w rytmie, osadzona, także naprawdę szacunek brawo dla za to. Brawa! Akurat bardzo lubię Charlestona, więc to jest moje klimaty, lata 20. Super, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dziękujemy. O, tak, jeszcze tutaj nasza... Czy ja mogę się wyrwać? Proszę bardzo. Arku, powiem ci, dlaczego chciałam się tak bardzo wyrwać, ponieważ kiedy tutaj robiliście początek swój, nie ukrywam, że zwróciłam na ciebie od razu uwagę. I drodzy państwo, nie myślcie, że tutaj coś urodą na przykład, aczkolwiek rzeczywiście wyglądasz pięknie. Zwróciłam na ciebie uwagę, ponieważ nawet stojąc tam, tańczyłeś. Mało tego, ty słyszysz muzykę i jeszcze ją przekazujesz swoim ciałem, czyli tańczysz rytmicznie, a według mnie to jest najważniejsza rzecz w tańcu, koniec. No pięknie. Piękne oceny, tak jak i wasz występ był naprawdę przepiękny, także gratulujemy. Już możecie odetchnąć z ulgą i zapraszam was do Pokoju Gwiazd, gdzie czeka na was Gabrysia i Eugeniusz. Gorące brawa jeszcze raz, szanowni państwo.